trzecim treningu skupimy uwagę na budowaniu siły mięśni. Mocne nogi, silny brzuch i mocne plecy to gwaranci bezpiecznej jazdy na nartach. Do dzisiejszego treningu będziecie potrzebowali taśmy, hantelki. Jeżeli nie macie w domu, to zastąpmy je butelką wody mineralnej. Pierwsze ćwiczenie, lewa noga z przodu, zgięta w kolanie, kolano nam nie wykracza poza linię palców, plecy są proste, brzuch wciągnięty, noga tylnia wyprostowana, uginamy kolano w dół, podnosimy do wysokości linii pośladka, tak naprawdę do momentu, kiedy poczujemy, że pośladek jest napięty, żeby nie było wygięcia w drugą stronę. Z kolei ręce podnosimy do wysokości linii barków, łokcie są lekko ugięte. 30 sekund na jedną stronę i potem zmiana. Uwaga, zaczynamy. Czas, start. Dół, dół, góra. Dół, góra. Mocny brzuszek, dół, wydech u góry. Dół, góra, dół. Dół, góra, dół, góra, dół, góra. Ostatnie 5 sekund. Dół, góra, dół. I zmiana nogi. Prawa noga zgięta, lewa noga w tył, kolano w dół. I wzrost. Góra. Jeszcze 10 sekund. Ostatnie 5. Góra. Hop. Zmiana. Rozstawiamy nogi na boki. Ciężarki będziemy odwodzić do boku. Barki, łopatki ściągnięte. Ręce w dół. Wykonujemy przysiad. Prostujemy nogi i podnosimy ręce do boku. Każde ćwiczenie wykonujemy przez 30 sekund. Stopy na zewnątrz, kolana na zewnątrz. Uwaga, 3, 2, 1, start. Dół, 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 dół. Podnosząc się mocno, napinamy pośladki. Ręce w łokciach są lekko ugięte. Jeszcze trochę góra. Dół. Pilnuj plecy proste. Dół. Góra. Dół. Góra. Odkładamy ciężarki. Zabieramy taśmę. Wiążemy końce razem. Łopatki złączone. Brzuch wciągnięty. Kolana lekko ugięte. Będziemy wykonywać krok odstawno-dostawny, pilnując, żeby guma była cały czas naciągnięta. 30 sekund, czas, start. Bok, 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 bok. Pilnuj pleców prostych, brzuszek mocno wciągnięty. I jeszcze, jeszcze, jeszcze mocno guma jest naciągnięta, mocno wzmacniamy nogi, pracują, bok, 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 bok. Ostatnie 5, 4, 3, 2, 1. Stajemy na lewej nodze i odwodzimy prawą nogę do boku. Staraj się zachować równowagę, nie przekręcać na boki, środek ciężkości złap, palce stopy, której odwodzimy, na siebie, góra, dół, góra, dół, wróć, góra, wróć, góra, wróć. 3, 2, 1 i zmieniamy nogi. Ustaw pozycję i odwodzimy w górę. Wróć, góra, wróć, góra, wróć, góra, wróć. Mocno tutaj wzmacniamy pośladek, bok, wróć, bok, wróć. Trzymaj brzuszek spięty, łopatki złączone, hop, bok,
wróć. Dwa, jeden. Noga lewa z przodu, stopy prosto i odwodzimy nogę prawą w tył. Hop, wróć. Hop, wróć. Mocno spięty brzuszek. Nie wyginamy się w odcinku lędźwiowym. Złap równowagę. Hop. Hop. Ostatnie 5 sekund. 3, 2, zmiana. Naciągnij gumę i tył, wróć. Tył, wróć. Kolano nogi przedniej. Nie przekracza linii palców. Nie wyginamy się w odcinku lędźwiowym. Tył. Mocno pracujemy nad dwugłowym oraz pośladkiem. Tył, wróć. Tył, wróć. Ostatni 5 sekund. Ostatni. Jedna stopa na gumę. Drugą zahaczamy o stopę. Łapiemy równowagę. Noga postawna lekko ugięta. I podnosimy kolano do klatki piersiowej. Tutaj patrzymy, żeby łopatki były złączone. Brzuszek mocno spięty. Angażujemy dolną część brzucha oraz czworogłowy. Wróć z wydechem do góry. I zmiana nogi. Hop, ustaw pozycję i góra, dół. Wróć. Wróć. Noga, na której stoimy, jest lekko ugięta. Góra, dół. Góra, dół. Nie pochylaj się, tylko trzymaj ciało w linii prostej. Góra, dół. Góra, dół. I ostatni 5 sekund. 2, 1, luz. Dobra. Kładziemy się na plecach. Nogi ugięte. Rozstawiamy na szerokość bioder. Hantelki trzymamy blisko ciała. I wykonujemy wznos w tułowie góra, dół. Broda oderwana daleko od mostku. Z wydechem do góry. Wydech. 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 Mocne spięcie brzucha. Góra, dół. Skośnie. Jak najdalej sięgamy ciężarkiem za kolano. Podnosimy dodatkowo nogę w górę. Z wydechem. Pamiętaj, żeby broda była daleko od mostku. Wydech. Pracuj w swoim tempie. Wkładamy ciężarki pod kolano. Ręce do boku. Narzucamy kolana do klatki piersiowej i opuszczamy w dół. Wolny ruch w dół. Do klatki, wolno w dół. Hop. Wdech. Długi wydech. Hop. Długi wydech. Jeszcze. Hop. Hop. To samo ćwiczenie, tylko kolana na boki. Bok. Wróć. Bok. Wróć. Bok. Wróć. Bok. Staraj się dosięgnąć kolanami podłogi, trzymając cały czas barki doklejone do maty. Bok. Wróć. Bok. Wróć. Bok. Wróć. Bok. Wróć. Stop. Przechodzimy do klęku podpartego. Przełóż gumę przez nogi i zostaw na kolanach. Ciężar ciała rozłożony równomiernie. Podczas odwodzenia lewej nogi do boku nie przenosimy ciężaru ciała na prawą rękę, tylko ciężar ciała rozkładamy równomiernie. Palce nogi skierowane w dół. Pracujemy 30 sekund. Bok. Wróć. Bok. Wróć. Guma jest cały czas spięta.
napięta. Bok, wróć. Bok, wróć. Plecy są proste, brzuszek wciągnięty. Bok, wróć. Bok, wróć. 10 sekund do końca. Ostatnie 5, 4, 3, 2, 1. Zahaczmy o piętę. I próbujemy wyprostować nogę do wysokości linii pośladka i wracamy kolano do pozycji wyjściowej. Prostujemy nogę i wracamy. Hop, wróć. Hop, wróć. Tył, wróć. Tył, wróć. Hop, jeszcze trochę. Zostaw nogę i góra, dół. Góra, dół. Góra, dół. Palce stopy skierowane w dół. Podnosimy nogę tylko do wysokości linii bioder. Góra, dół. Mocny brzuch, proste plecy. Głowa swobodnie patrzy w dół. Wisi w dół. Jeszcze 5, 4, 3, 2 i zmieniamy nogę. Prawą nogę odwodzimy do boku. Bok, wróć. Bok, wróć. Palce na siebie, nogi odwodzącej. Bok, wróć. Bok, wróć. Bok, wróć. Z wydechem u góry. Wydech. 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 Bok. Jeszcze trochę. I zmiana. Zahaczamy dwa opięte. I prostujemy nogę. Tył, wróć. Tył, wróć. Również z wydechem do tyłu. Pracuj w swoim tempie. Zostaw nogę, palce w dół. I góra, dół. Hop, hop. Do wysokości linii bioder podnosimy tylko nogę. Hop, góra, dół. Góra, dół. Guma mocno napięta. Hop, wróć. Jeszcze trochę. Wydech u góry. Wydech. Wydech.